10 niespełnionych obietnic Donalda Tuska. Dziś porozmawiamy o Donaldzie Tusku oraz jego rządzie, który jeszcze przed Prawem i Sprawiedliwością rządził w Polsce. Dziś wytyka się PiS-owi dużo obietnic, których nie spełnili, jednakże sam Donald Tusk również ma swoje za uszami. Oczywiście dziś porozmawiamy o Donaldzie Tusku, jutro zapraszam na odcinek poświęcony niespełnionym obietnicom Prawa i Sprawiedliwości. Obniżka podatków. Otóż sam Tusk deklarował, że obniży podatki i to miał być jego nadrzędny cel. Tak przynajmniej mówił w swoim pierwszym exposé wygłoszonym w 2007 roku. Od tej zapowiedzi minęło 6 lat, w czasie, w którym m.in. podwyższono składkę rentową i podatek VAT. I co ciekawe, za każdym razem, gdy podatki szły w górę, coś dziwnego działo się w Polsce, na przykład wojna o krzyż. Drogi na euro 2012. W przemówieniu z 2007 roku nie zabrakło deklaracji dotyczących infrastruktury. Otóż Tusk obiecał obwodnicę i autostrady, które połączą największe miasta w Polsce. Mistrzostwa Europy w Polsce były niewątpliwym sukcesem organizacyjnym, jednak kwestii dróg nic nie zmieniło. Otóż do dziś miasta gospodarze nie zostały połączone ekspresówkami czy autostradami. Odchudzanie administracji. Otóż Tusk w 2007 roku powiedział, że chciałby prostej, niewymagającej żadnych nakładów idei, która sprawi, że w Polsce urzędnicy nie będą mieć żadnych wyjątkowych przywilejów, a same sprawy papierkowe będzie można załatwić szybko i łatwo. Liczby są jednak nieubłagane. Według raportu Fundacji Republikańskiej w latach 2008-2012 liczba urzędników administracji centralnej wzrosła o 19 tysięcy, czyli aż o 10%. Za pracę dodatkowych urzędników oczywiście zapłacili podatnicy. I to wcale nie mało, bo 10 miliardów. Powroty z emigracji. Otóż w spotach wyborczych w 2007 roku Donald Tusk zapowiadał, że już niedługo Polacy zaczną wracać z emigracji, bo po prostu będzie im się to opłacać. Według danych GUS z 2012 roku liczba naszych rodaków przebywających za granicą zwiększyła się aż o 100 tysięcy, co oznacza, że liczba stałych mieszkańców naszego kraju skurczyła się do 37 milionów, a więc do poziomu z 1984 roku. Do końca 2018 roku z Polski wyjechało kolejne 800 tysięcy rodaków. Polska w strefie euro w 2011 roku. Chyba nie trzeba tego komentować, ale skomentuję. Podczas forum ekonomicznego w Krynicy w 2008 roku Donald Tusk zaskoczył wszystkich deklaracją, że Polska wstąpi do strefy euro w 2011 roku, a rząd już rozpoczął ku temu działania. Z biegiem czasu zapał premiera i rządu stopniał. Dziś żadne daty przystąpienia Polski do eurostrefy nie istnieją. Powrót do niższych stawek VAT. Przyjęte w 2010 roku z inicjatywy rządu zmiany w ustawie o podatku VAT zakładały podwyżkę stawek do końca 2013 roku, co było złamaniem obietnicy, o której wcześniej wspominałem. Zgodnie z ustawą w 2014 roku stawki VAT miały wrócić do poziomu z 2010 roku, jeżeli na koniec 2012 roku relacja długu publicznego do PKB nie przekroczy 55%. Mimo że relacja w 2012 roku wynosiła 52%, pod koniec kwietnia szef rządu nie pozostawił jednak złudzeń. VAT nie będzie ani obniżony, ani podwyższony, tak przynajmniej ogłosił Donald Tusk. Opodatkowanie rolników.
Po wygranych wyborach w 2011 roku premier wygłosił swoje drugie exposé. Jedną z deklaracji nowego, starego premiera było opodatkowanie na zasadach ogólnych dochodów gospodarstw rolnych. Wprowadzenie rachunkowości było ich pierwszym krokiem i chcieli systematycznie wprowadzać podatek dochodowy. Jak się domyślacie, światła dziennego nie ujrzał projekt, który by zawierał zapowiedziane zmiany. Reforma KRUS. W dalszej części przemówienia dotyczącego zmian na wsi szef rządu tłumaczył, że zostanie uporządkowana kwestia rachunkowości rolnej w taki sposób, aby umożliwiła zbudowanie nowoczesnego systemu ubezpieczeń społecznych rolników, co w konsekwencji umożliwiłoby odejście od KRUS. Donald Tusk argumentował, że reforma KRUS pozwoli na zmniejszenie innych obciążeń rolników, zwłaszcza podatku rolnego. Ale na zapowiedziach się skończyło i niestety Platforma Obywatelska nie zmieniła absolutnie nic, choć dużo mówiła. Zmiany w emeryturach górniczych. W drugim exposé szef rządu poruszył także kwestię emerytur górniczych. W tej sprawie chodziło o uprzywilejowane warunki przechodzenia na emeryturę w górnictwie. Zaproponował utrzymanie tych przywilejów wyłącznie dla tych, którzy pracują bezpośrednio przy wydobyciu. No, wydaje się to oczywiste. Przywileje dla tych, którzy pracują najciężej. Do dziś przywileje górnicze zostały utrzymane na całej linii i dotyczą także osób, które nigdy nie pracowały pod ziemią. Wzrost składki do OFE. 25 marca 2011 roku Sejm uchwalił zmiany w systemie emerytalnym zmniejszające składkę przekazywaną do OFE z 7% do 2% oraz zakładające osiągnięcie w 2017 roku poziomu 3,5%. Każda złotówka odkładana przez polskiego składkowicza będzie dedykowana na jego konto. Konkretnie na trzy konta, dwa ZUS-owskie, pierwszy i drugi filar, częściowo trzeci w OFE. Wiecie, co byśmy zrobili z tą ręką, która by się podniosła na te składki? Zapewnił Donald Tusk. Po ostatnich zmianach w funkcjonowaniu OFE deklaracje z 2011 roku można już tylko przywoływać jako ciekawostkę. Żeby było ciekawiej, w dniu 27 grudnia 2013 roku prezydent RP Bronisław Komorowski, który oczywiście należał do Platformy Obywatelskiej, podpisał ustawę o zmianach w systemie emerytalnym przewidującą przekazanie w dniu 3 lutego 2014 roku do ZUS skarbowych papierów wartościowych posiadanych przez OFE, a następnie ich umorzenie. Dotyczy to 51% jednostek rozrachunkowych znajdujących się na rachunku każdego członka OFE. Ponadto wprowadzono dobrowolność przekazywania przyszłych składek do OFE, obniżono wysokość opłaty od składki pobieranej przez PTE, a także wprowadzono tzw. suwak bezpieczeństwa. Zgodnie z założeniem owego suwaka bezpieczeństwa, 10 lat przed momentem osiągnięcia ustawowego wieku emerytalnego, środki zgromadzone na indywidualnym koncie członka OFE będą stopniowo transferowane na subkonto ubezpieczonego w ZUS. Celem tego mechanizmu według rządzących jest mitygacja ryzyka utraty wartości środków zgromadzonych w OFE w wyniku ewentualnego spadku cen papierów wartościowych. Od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 roku ubezpieczeni mogli wybrać, czy część ich składki na ubezpieczenie emerytalne w wysokości 2% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne ma być wpłacona do OFE, czy nie. Ubezpieczeni, którzy podjęli taką decyzję, musieli poinformować o tym ZUS. Jak się domyślacie, OFE stało się po prostu jednym wielkim elementem służącym do manipulacji przez polityków. 15 kwietnia 2019 roku rząd Mateusza Morawieckiego zaprezentował plan przeniesienia oszczędności z OFE na indywidualne konta emerytalne lub do ZUS. Przy wyborze pierwszej opcji zostanie naliczona 15% opłata, oczywiście. Ale o rzeczach, które obiecał PiS, a nie zrealizował, w następnym odcinku. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały, na Światową Historię oraz na A to Ciekawe, gdzie moja koleżanka przedstawi Wam garść naprawdę ciekawych informacji ze świata, przyrody, polityki, filmu i tak dalej. Naprawdę zapraszam, bo filmy są bardzo dobre, a warto wspierać dobry content. Trzymajcie się.
Cześć.